kanale, mamy grudzień, zaczynają się vlogmasy i świąteczna seria filmów, dlatego najwyższy czas pochować jesienne ozdoby, bodynie i właśnie wiewiórki średnio nam teraz pasują. Tak więc idziemy po ozdoby na strych i wprowadzamy świąteczny klimat. Idziemy! Znalazłam jakieś drobiazgi na strychu. Trzeba będzie to wykorzystać. A narzekam na moją mamę, że ona kupuje tyle tych gratów świątecznych. A sama co? 3 kartony jeszcze w szafie. A jeszcze nie byłam na shoppingu świątecznym w tym roku, więc będzie co zdabiać. O, jak widać, tak piekłam ciasteczka w tamtym roku, pierniki, że do dziś leżą mnie otworzone. Jakieś z IKEA, parę groszy. Właśnie wyciągałam karton z lampkami. Takie lampki na stelażu, które tak choinkę przypominają. Też jeszcze nigdy nie otwierane. No pewnie była jakaś promocja, stwierdziłam, że kupię, ale nie wiem, gdzie ja to zawieszę. W domu? Nie mam ogródka, tylko balkon. Gdzieś się wciśnie. Lampki, lampki, lampki. Mikołaje. A tu? Coś ewidentnie się zepsuło. Szukamy dalej. A, tu mi odpadło z tego, bo ja się marzyłam mieć więcej, a nigdy nie kupiłam, to było za ile? 50 koron. I 50 koron to nie... Wie czemu? Cię całe rozpadło. Gdzie są te części z tego? Tu. Ale bo może jakieś bombeczki dołożyła? Na 50 koron szkoda było nie kupić. Tak samo jak to, te żarówki na tą choinkę. Nieprzydatne nigdzie, ale... Promocja, biorę. Ręczniczki, nowki sztuki. Jakiś obrus, myślałam nad białym, ale zobaczymy, może zostanie czerwone. Majneczki różnego typu. Jeszcze z metkami. Palnia czeka na rozkazy? Tak. No. Ej, ale świeczki chyba też trzeba pomarańczowe, już nie mam postawać. Za roku zbieram świeżo. Ale szyszki na pewno zostawiam. To jest super. O, nie, to fontana. Dużo. A to myślę, że wykorzystam na moje choince, bo to są docelowo bombki. Ale pasowało na jesień, to je postawiłam. Fajne. Nie wiem, jak to zaplątałam. Tak szybko się plątało, a teraz problem. Nie wiem, jak początku było. O. Nie mogę uszkodzić mojej amerykańskiej szyszki. Co powinna przywozić z Ameryki? Szyszkę, którą znalazłam na trawie. Robię sztuczkę. Mikołaj? Z tej strony? Czy z tej?
tutaj bardziej? No chyba tak, albo na lampie. To jest mój najlepszy zakup w tamtym roku. Patrz, jakie one są śmieszne. I Wani się bardzo podobały, już chciałam je czapnąć. No chciałam, może nie wiem, to już sprzedają, a ja chcę mieć takiego dinoforka. Okrągłego jak pszczółka. Miałam super plan. Przydam tu ładny czerwony bieżnik. A bieżnik co? A bieżnik za krótki, o jakieś 20 cm, 30 nawet. I tyle z mojego strojenia świątecznego. Będę musiała dokupić. Na razie tymczasowo liście, do czasu, aż bieżnik nie zostanie kupiony. Dopóki nie ma żywej choinki, to tu będzie urzędować taka mała sztuczna, bo dużą to raczej gdzieś tam się postawi. A na razie może być ten mały badylak. Tego roku mała choinka i małe prezenty będą. Ale Mikołaj wie, gdzie trafić. A tak serio to będzie jeszcze druga choinka, ale by tyle nie dotrwała, więc na razie niech będzie taka mała. Tu mam świąteczne wiewióry. A to są te jesienne, no, ale też je gdzieś wepcham. Znalazłam jeszcze kilka bombeczek szklanych. Z reniferkami. Na razie muszę upchać wszystko na małą choinkę, skoro dużej nie ma. To będą duże bombki na mojej choince. Zapomniałam tych złoczka. Dodatkowo mam różne domki na świeczkę. Niektóre są już z lampką. O. Więc spoko to wygląda, jak jest ciemno, a te niestety są jak kominek na świeczkę, ale kupiłam elektryczną i też daje radę. O, po zapaleniu sytuacji prezentuje się tak, ta świeczka trochę gaśnie, trochę nie. Z jednej strony niby spoko, ale z drugiej chyba wolę, żeby było jednolite światełko. Dodatkowo mam pełno różnych choinek, więc srebrna, zielona, złoto-zielona. Będę robić jakieś strojki, szyszki z jesieni też zostaną wykorzystane. Jakieś różne świeczuszki, będzie ładnie. O. Dodatkowo ten mój za 50 koron popsuty wieniec. Też go dzisiaj wykorzystam. On też ma tutaj kabelek. I zrobiłem jakiś strojk zamiast wieńca, bo taki trochę biedny. To jeszcze dokupię skarpetki, będą fajnie wisiały do kominka. Ogólnie spokojnie, co? Obliczanie.